W sobotnie popołudnie w remizie OSP w Nowej Wsi koło gospodyń wiejskich świętowało Dzień Kobiet. Jak co roku przed mieszkankami Nowej Wsi zaprezentowały się dzieci z tamtejszego przedszkola. Tradycyjnie dzieci z wychowania przedszkolnego. My będziemy zespół śpiewaczy oczywiście, ale największą radością to właśnie te mali goście. Mali goście z naszego przedszkola i przez 25 lat już minęło i podtrzymujemy współpracę, tą tradycję i w styczniu ja już się tylko przypominam, bo oni już wiedzą, panie wiedzą, pani dyrektor, że właśnie na marzec trzeba się przygotować. To jest najpiękniejszy prezent, jaki nam właśnie robią nasi mali goście. Po występach przyszedł czas na moc szczerych życzeń, a my zapytaliśmy przewodniczącą KGW, czego życzyłyby sobie same gospodynie. Przede wszystkim wszelkiej pomyślności, zdrowia i oby nasza organizacja nie umarła jak się to teraz dzieje. I ja temu się sprzeciwiam, a jest to na to dowód, że my żyjemy, że pracujemy i to wszystko, co wykonujemy, to z myślą o członkiniach. O tym, że one czekają na to święto, że my właśnie czynimy to wszystko z sercem. I żeby tylko się wiodło wszystko jak najlepiej i żeby nam nikt w tym nie przeszkadzał. Tego tylko życzę sobie i swoim członkiniom. Dowodem na sprawne funkcjonowanie KGW jest fakt, że uczestniczą w nim nie tylko mieszkanki Nowej Wsi. Kuzynka mnie namówiła. Coś szczególnego. No, miejscowość po prostu mnie urzekła. Na koniec spotkania zaprezentował się chór Nowowsianki.